Nie ma nic piękniejszego, gdy jesteś nad wodą, gdy jest piękna pogoda, to jest raz, i masz dużo pieniędzy w portfelu. Jest piękna pogoda, to raz. Po drugie, mamy pieniądze. <grym> to znaczy, że dzisiaj dzień zakupów. Muszę wam powiedzieć, że kupujemy dzisiaj kołowrotek. Koowrotek, który przewidziałem na ten akwen, ale też na inne akweny, to co wam ostatnio mówiłem w ostatnich odcinkach i nie będzie to kołowrotek, który planowałem. Zaraz wam pokażę co jak. Od razu na wstępie wam powiem, że kupimy węgę. Miałem kupić Goliafa, ale Goliafa nie kupię, gdyż kosztuje więcej, to jest raz, po drugie jednak to jest szpulówka, to jest dwa. Po trzecie nie chcę mi się już zbierać. Najlepszym kołowrotkiem byłby multiplikator. Ale multiplikator, który mnie interesuje, którego Staśka tutaj bardzo, bardzo interesuje, to kosztuje 78 tysięcy. To jest na tą chwilę, mi się wydaje, etap, w etapie naszego wędkowania ciutek jednak za dużo i jednak tyrania jeszcze minimum dwa tygodnie albo trzy, to postanowiłem i tak, i tak na razie największych ryb łowić nie będziemy. Do tego muszę kupić wędkę. Tą najmocniejsza wędka kosztuje drugie tyle, czyli 38 tysięcy, jak ten goliath na przykład, a to i tak jest szpulówka. Także tutaj jest jednak sporo. Będę zbierał na wędkę, teraz jednak średnią przeliczyłem sobie, i to wędkę, którą dobrze muszę dopasować, tak, żebym sobie spokojnie wędkował. Zasadniczo opanowałem na tym akwenie morskim bardzo dobrze opanie małych i średnich ryb. Idzie mi jak burza. Tylko tyle, że co pewien czas mam uderzenie pewnej ryby, jakiejś większej, która moje sprzęty w zasadzie likwiduje. Kowrotkie multiplikatory ciężkie interesuje w zasadzie mnie to. Niestety to kosztuje 74 tysiące. To, to jest jeden z kołowrotków, który mnie interesuje, i ten, ten kosztuje 70 prawie 79 tysięcy. To jest jednak sporo gotówki. Wiem doskonale, że one są najlepsze, Wam mówiłem, że to co testujemy ostatnio od pewnego czasu. Jak przeszedłem z wędkarstwa gruntowego na spinning, na spinningowy, a w zasadzie castingowy, to te multiplikatory, które posiadam, obadałem jednak tyle miesięcy wędkowania, że one są naprawdę mocne, mają inne przełożenia, inną konstrukcję. Możemy wyrwać naprawdę wielkie ryby. Tylko tyle, że ten najmocniejszy multiplikator już, którym możemy startować do tych naj, naj, największych ryb, to sam w sobie jest jeszcze za mało. Potrzebujemy kupić mocną wędkę. Wędka, która tutaj byłaby wskazana do tego, jeżeli chodzi o to, to jest wędka ta to jest wędka, która ma 218 kg. Ona kosztuje 37 tysięcy i wtedy możemy włożyć już potężną żyłkę. Tej żyłki też na tą szpulę wejdzie bardzo, bardzo dużo, no i możemy startować do ogromnych ryb. Sęk w tym, że też często gęsto te ogromne ryby jednak nie dadzą takiej gotówki, tylko satysfakcję. No, na tym etapie łowienia Stasiek też oprócz satysfakcji potrzebuje jednak szmal. No i zastanawiając się dzisiaj rozmawiając też z różnymi graczami tutaj na temat tych wszystkich kołowrotków. Zastanawiałem się wcześniej też nad multiplikatorami klasycznymi. Bardzo dobrym kołowrotkiem jest ten, on ma 27,2 kg. Nad tym też kołowrotkiem myślałem, czy go kupić, czy go nie kupić, się zastanawiałem. On jednak jest najlepszy z tych takich, naj... jeszcze najtańszy. Najlepszy, z najta... najtaniej można powiedzieć on jest też bardzo dobry. Były plusy i minusy tych, tych kołowrotków, które dzisiaj wybierałem. Rozmawiałem też bardzo długo. Zastanawiałem się pod moim kątem też, jakby to nie wybrać. Wiem doskonale i też wam zawsze mówię: multiplikator do spina. Do, do castinga, do trollingu, do morskiego jest najlepszy, no ale muszę jakoś to przejść tak, żeby dalej móc spokojnie wędkować, jakby nie było węga. Jest jednak kowrotkiem zasadniczo jednym z najlepszych. Tyle, że to jest jednak nie multiplikatora o szpuli stałej. Szpula stała to szpula stała. Przejdźmy na razie do właśnie jego. Tutaj on jednak moc ma, rzymki też wejdzie sporo, rozmawiałem też na ten temat, jak tutaj mogą na, to, na ten kowrotek wyholować ryby i tak dalej, czyli wiem, że on sobie doskonale daje radę, no ale tak jak mówię, to nie jest multiplikator. Uzbierałem gotówki prawie 33 tysiące, muszę wam powiedzieć, że mam dosyć. Tak, na razie starczy. Będę mógł spokojnie sobie łapać te ryby średnie, jak również takie większe, ale nie za duże. Ale nie za duże z tego względu też, że nie mamy wędki. Teraz się zajmę zbieraniem na wędkę. Yy, muszę sobie wybrać tak, żeby to nie było już takie trudne zbieranie na tą wędkę i zasadniczo na tym akwenie morskim spokojnie mogę działać, omijając oczywiście największe ryby, które no oczywiście może się jednak zdarzyć drzewalnie, ale tutaj węga jednak zrobi swoje. Zawsze mówiłem, że raczej nie będę kupił węgi, bo nie będę już raczej gruntował. Gruntował pewno też będę za jakiś czas, bo ja lubię grunta. Tylko że tutaj, jeżeli chodzi o grunta, on nie jest zarobkowy, taki jak spin. Spin tutaj robi kolosalną robotę. Ja tutaj, od, odkąd przyszliśmy na spina, łowimy na castingi, to zarobiłem tych pieniędzy jednak sporo. W dosyć krótkim czasie rozbudowałem wędki, rozbudowałem kołowrotki i generalnie Stasiek jest za e, szczęśliwy, powiedzmy to tak. Uśmiechnięty, zadowolony i idzie dalej. Teraz będę łowił... Nie, teraz wam powiem, że będę jeździł WRC. Czas od ryb trochę odpocząć. Chociaż będę wpadał na ryby sobie. Swoją robotę wykonałem. Teraz będę wpadał na godzinę zarobić sobie do tysiąca i wychodzę. I będę jeździł sobie na przykład samochodami w WRC. A ten kołowrotek niech sobie teraz. On zarabia na wędkę. To jest moja pierwsza węga, również którą kupuję. Zobaczę jak ona się będzie sprawdzała. Generalnie wszyscy chwalą węgę. Mówią, że ona jest dobra, uniwersalna i tak dalej. Miałem nie kupywać, No i kupię. <ścoughs> no to kupujemy. Pierwsza moja węga za 32 720. Węgę posiadamy... Tylko tyle, że jeszcze użytkować jej nie będę. Ja ją oczywiście mogę już wstawić yy, sobie i yy, zacząć ją użytkować. Nie, muszę teraz uzbierać sobie, ja to zrobię już z brzegu sobie uzbieram na smar, bo w tej wędze jeszcze muszę wymienić smar. Dam mu smar, wybiorę sobie jakiś lepszy, czyli sam smar około 150 plus robota. Podejrzewam, że to będzie 300, 300 z kawałkiem za robotę tego i będę dopiero użytkował. Tutaj smar ma kolosalne znaczenie i lepiej wstawić smar. Mimo, że to jest oryginalny smar, to lepiej wstawiać do razu lepszy jaki smar. Trzeba dobrze dopasować, czytać sobie na temat tego smaru. Węga 31,7 kg, kiedyś miała 32, no oni później tak zrobili, że na ma teraz 31,7, czyli Zmniejszyli. Yy, rozmiar 10 tysięcy. Zobaczmy, jak ona się będzie prezentować na węce. No i jest węga. Rzucać ją na pewno na razie nie będę, bo tak jak mówię, tutaj trzeba ją teraz zakonserwować, zrobić, żeby ona była gotowa do roboty. Fak fakt, fakt temu zbierałem szybko na tym akwenie. Muszę Wam powiedzieć również, że Ciągle rozmawiam z różnymi graczami, którzy mówią, że narzekają na ten akwen. Dużo pieniędzy potracili tutaj. Ten akwen jest świetnie zrobiony, naprawdę można zarabiać te pieniądze, ale trzeba też łowić z głową. Jak widzicie, uzbierałem, kupiłem i tonkę owrotek za ponad 32 tysiące, kupiłem wędki dwie, ta jedna za 10 tysięcy. I to wszystko w bardzo krótkim czasie, nie od początku tego akwenu, jak wyszedł, ale łowiłem z głową też, łowiłem ryby odpowiednie. Te duże ryby często gęsto są nieopłacalne. One dają frajdę, pasja, z pasji łapiemy je, ale tylko wtedy, jeżeli już mamy na to przygotowany cały sprzęt i zaplecze finansowe. Jeżeli nie mamy tego... To lepiej tych największych ryb unikać. Teraz, m.in. halibut, który jest dosyć rybą ciężką, to jeszcze zmniejszyli jego e, cenę, e, czyli jeszcze jest mniej opłacalny. Można go złapać, on jest świetny raz na jakiś czas, ale jeżeli miałbym go łapać dla gotówki, nieopłacalny. Tutaj w tym momencie Stasiek łapie tylko i wyłącznie na razie dla gotówki, bo nie ma innego wyjścia. E, I tyra. Natyrać się natyrałem, tak oto wygląda węga, którą Stasiek tutaj kupił. Widać, że prezentuje się na tej wędce bardzo, bardzo ładnie. Teraz Wam powiem tak. Odsapnę i uzbieram na smar, wstawię mu smar i wtedy pokażę Wam, jak się wędkuje mi, jak to się sprawdza. Oczywiście muszę kupić jeszcze żyłkę, ale to już na razie na tym sprzęcie, który mam, mogę również użytkować. Ze zmian takich dzisiaj była aktualizacja. Wielu graczy na pewno jest ciekawych, jak ryby. Ryby biorą dalej dobrze, wszystko jest ok. Trochę zmienili uszkodzenia niektórych rzeczy, m.in. krętliki, te, które macie, zakładacie tutaj, one się trochę niszczą. Tak oto prezentuje się Węga. Pierwsza Węga Stanisława. Będę użytkował ją, mam nadzieję, i będę zadowolony. Dziękuję wszystkim za uwagę. Widzimy się w następnych odcinkach. Sprawdzimy, jak ta węga działa. Cześć.